Mocne i ciekawe akcje na giełdach scentralizowanych mamy nowy Launchpad oraz Launchpool na tokenie Alef Zero na giełdzie BitGET. Mamy dużo dobrych informacji z giełdy Bybit oraz z giełdy Max, a więc jak ja to mówię często giełdy walczą o klienta i dowożą coraz lepsze produkty. Dzisiaj o jednym projekcie z mojego portfela, a więc projekt Horde, który moim zdaniem dopiero się rozpędza i mamy bardzo mocną i ciekawą akcję. Aktualizację. Porozmawiamy również o Algorandzie, bo zbliża się głosowanie, oraz oczywiście o naszych projektach. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Mamy 28 lutego, a my oczywiście szybko i sprawnie lecimy z rynkiem kryptowalut. Jeżeli oczywiście na kanale jesteś pierwszy raz, warto zostawić suba dzwoneczek. Dzięki temu jesteś na bieżąco z każdym moim materiałem. Oczywiście, jeżeli widzisz wartość w tym co robię, widzisz wartość w moich materiałach, podziel się łapką w górę i komentarzem. Dla ciebie to sekunda, a dla mnie to znak, żeby pracować mocniej, ciężej i robić to, co robię. Oczywiście przypominam, że wszystko co mówię. W w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Słuchajcie, dotarliśmy do końca miesiąca i chciałbym dzisiaj, y, tak naprawdę, rozpocząć ten materiał od porozmawiania sobie, y, dlaczego warto działać na rynku kryptowalut. Wiem, że jest to temat obszerny, natomiast Wiem, że są z nami ludzie, którzy naprawdę dołączyli w najtrudniejszym momencie na rynku krypto. Być może Ty oglądając ten materiał dołączyłeś właśnie na rynek krypto w momencie, kiedy padała Terra Luna albo w momencie, kiedy blokowany był Celsius czy kiedy mieliśmy upadek FTX. -a. Natomiast... Fundamentalnie rynek cały czas się rozwija, cały czas są pewne zagrożenia związane z regulacjami, z nowymi projektami. Jak najbardziej to jest, było i będzie z nami, dlatego że rynek jest ciągle świeży, ciągle jest, popełniamy dużo, dużo błędów przez projekty, więc tego wszystkiego możemy się spodziewać. Natomiast uważam, że to jest najgorszy czas, aby odpuścić. Uważam, że to jest czas skupienia, czas edukacji i czas naprawdę budowania portfela, dlatego że mamy coraz więcej wartości i widać, że ekosystemy budzą się do życia. Bardzo mocno buduje się Arbitrum, jest dużo dobrych, fajnych projektów i widzę tutaj dużą przewagę. Jeżeli porównam to na przykład do Solamy czy do Kronosa, tam na tym początkowym etapie nie było, aż moim zdaniem tyle hype'u od początku, więc może tu być naprawdę ciekawie. Dlatego. Ja również część swojego portfela buduję właśnie w oparciu o arbitrum. Także cieszę się, że jesteś ze mną, że przetrwałeś. Tak to jest, że w HOS się naprawdę moje filmy oglądają gdzieś tam. Yy, ogląda bardzo dużo osób: 10-12 tysięcy na pobudkę. Jak mieliśmy bezse, spadało to nawet do 2-3 tysięcy. Więc dzięki, że jesteś, dzięki, że oglądasz. Zacznijmy szybko od jednej parafialki, tylko dzisiaj nie będziemy tam. W tych naszych sprawach grzebać. W czwartek widzimy się na liveie podatkowym z kryptoekipą. Oczywiście Bartosz Milczarek, projekt Krypsioni. Przypominam, że link do aplikacji również macie pod filmem i możecie tą aplikację potestować za darmo. Odpowiemy sobie, jak się rozliczyć, porozmawiamy sobie o najważniejszych rzeczach dotyczących podatków, a potem Bartosz będzie odpowiadał na Wasze pytania. Jeżeli do tej pory gdzieś tam nie pilnowaliście tego tematu, warto wpaść na live'a i po prostu je zadać. Jeżeli chodzi o podsumowanie miesiąca, mamy dzisiaj 28, więc myślę, że warto to zrobić. Słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli oczywiście. Mamy podsumować ten miesiąc, przynajmniej w moich oczach, to rzeczywiście był to czas, przynajmniej dla mnie, tego mojego nowego portfolio. Był to kolejny miesiąc, kiedy wiele moich projektów poszło na plus i tak naprawdę udało się zrealizować całkiem ciekawe zyski z koszyków krótkoterminowych. Był to dla mnie czas researchu, natomiast, oczywiście, stare projekty gdzieś tam w większości dalej są na minusie. Wiele, wiele pozycji dokupowałem drożej, a więc nie wszystko udało się fajnie rozegrać. Dla mnie też ten ostatni miesiąc i oczywiście, też styczeń, to były miesiące dorzucania nowych ale jednak wartościowych pozycji do mojego portfela do mojego portfela dołączył Chaining, który gdzieś tam myślę, że będzie ważnym graczem w moim portfelu, mam to zastejkowane, będę starał się tu zbierać airdropy, oczywiście kilka nowych pozycji, które znacie, takich jak choćby AR czy kilka innych, to są takie pozycje, które naprawdę trzymam pod hossę i mają być pozycjami długoterminowymi oczywiście Bitcoina nie dokładam przez hossę, udało mi się uśrednić tego Bitcoina na poziom 20 20 tysięcy dolarów udało się uzbierać jednego całego bitcoina z pasywki z hossy także bardzo mnie to cieszy cały czas dokładam etera i oczywiście cały czas zastanawiam się jak tu rozegrać szanka jeżeli chodzi o mój portfel długoterminowy nie zamierzam pod te ruchy pod te uwalnianie etera sprzedawać swojego ethereum które mam na ledgerze więc nie będę tutaj rozgrywał że będę czekał na dump po to żeby wrócić do tych pozycji Natomiast obserwuję te projekty, które oczywiście są z tej grupy LSD i liczę, że oczywiście tam będzie przenosił się kapitał, tam będzie przenosił się wolumen i również gdzieś tam te koiny, które mają zastosowanie w tych projektach, konkretne zastosowanie, będą dawać tutaj dobre wyniki. No i jeżeli chodzi o CoinGecko, Bitcoin 23362, a więc praktycznie na zero od wczoraj, Ether również delikatny tylko ruch, natomiast zobaczmy, kto tu zachował się najlepiej NEM, o no, myślę, że osoby, które są od 2017 znają ten projekt, z mojego portfolio oczywiście Agix wraca, ta, bardzo mnie to cieszy jest to pozycja, która jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o moją y, tą listę gemów, którą kupiłem y, prawie dwa miesiące temu i tam jest zrobione prawie 600%, to mnie cieszy jeżeli chodzi o koszyk krótkoterminowy, mam sprzedamy dwa poziomy czekam na ten trzeci, a koszyk oczywiście krótkoterminowy Terminowy zostaje ze mną na dłużej. Oczywiście to, co widać, to duży ruch właśnie w SMX, a więc w ekosystemie Synthetix tutaj naprawdę widać, że gdzieś tam się dzieje. Również projekt, który pokazywałem wam wczoraj, kto nie widział, można wrócić, również tutaj jak najbardziej się do tego zalicza. Widać, że coś się dzieje. Sporo moich Synthetixów, też właściwie nie sporo. Część Synthetixów jest zblokowana na Celsjuszu. Także mamy gdzieś tam informację, że może uda się to odzyskać. Natomiast jeżeli chodzi gdzieś tam o inne pozycje, no to na na dzień dzisiejszy skupiam się na tych nowych pozycjach. Dzisiaj dokupiłem Kujire nie pisałem jeszcze o tym na Twitterze ale od razu na YouTubie macie informacje z pierwszej ręki więc jedyna pozycja jaką dzisiaj uzupełniłem to jest Kujira i zrealizowałem zyski z RDMT z koszyka krótkoterminowego poszła całkiem fajna sprzedaż, także sprzedawałem trochę wczoraj, sprzedawałem trochę dzisiaj a oczywiście część RDMT zostaje ze mną obecnie na stakingu na ByBicie, a potem przenoszę to bezpośrednio na ich platformę i również nagram instrukcję w jaki sposób słuchajcie to zrobić. Dobra, dzisiaj będzie taki trochę dzień giełdowy, ale zanim do tego bardzo mocno musicie trzymać się swojego planu i wiele rzeczy naprawdę trzeba sobie zapisywać po to, żeby nie dać się wciągnąć. Oczywiście, kiedy mamy wzrosty, kiedy każdy zaczyna mówić, że gdzieś tam jest chciwość na rynku, pojawia się FOMO, wtedy zaczynamy dopiero inwestować i wtedy zaczynamy interesować się rynkiem. W momencie, kiedy mamy spadki, kiedy gdzieś tam nasze pozycje dołują, jesteśmy w strachu, często przez to głupio sprzedajemy pewne pozycje, potem nie jesteśmy w stanie do nich wrócić i oczywiście gdzieś tam przestajemy interesować się rynkiem. Warto robić Oczywiście odwrotnie, natomiast pamiętajcie, że taki optymalny plan to jest działanie dwukierunkowo. Z jednej strony Oczywiście trzeba podzielić sobie portfel, i większość gdzieś tam projektów, które przynajmniej ja kupowałem i które dały teraz fajne wzrosty, to rzeczywiście były projekty kupione blisko dołka. Oczywiście nigdy nie udaje się tego dołka znaleźć, ale jeżeli spojrzysz dzisiaj na moje portfolio gemów, to ja wystartowałem w odpowiednim momencie dla mnie, i dlatego są tam takie, a nie inne wyniki. Natomiast pamiętajcie o tym, że wiele osób też czeka z zakupami w momencie kiedy rynek ruszy, żeby mieć pewność, że wsiada już do tego pociągu, który rusza, i to również nie. Jest zła strategia. Uważam, że zła strategia to jest taka, kiedy idziemy all in y, gdzieś tam w kupowanie, za wszystko co mamy na dołkach, i all in, kiedy również czekamy. A więc ja tutaj standardowo tak jak sprzedaję i kupuję poziomami, tak samo tutaj mój portfel pracuje poziomami. To co słuchajcie dzisiaj, dzisiaj oczywiście mamy rejestrację do Launchpada na bajwicie. ostatni Launchpad dał bardzo dobrze zarobić, natomiast zmiana pierwsza jest taka i myślę, że to jest dobra dla większości użytkowników, że nie trzeba już tutaj do Snapshotu mieć tokenów GBG, natomiast słuchajcie... O 13:00 ta rejestracja ruszy. Jak o 13:00 będziecie oglądać, to już możecie się rejestrować. Link oczywiście do BitGeta. Jeżeli Was nie ma, zapraszam do drużyny kryptoekipy macie pod tym filmem. Wymagane jest KYC, a więc robimy rejestrację. Następnie oczywiście jest snapshot. No i potem mamy, słuchajcie, loterię. I teraz słuchajcie. To, co jest bardzo ważne, to że jest to projekt rzeczywiście ciekawy i wygląda na to, że tych tokenów w obiegu będzie mało, dzięki czemu może tutaj pójść całkiem ciekawie. Wszystkich ticketów jest 10 tysięcy, a jeżeli chodzi o y, gdzieś tam dokładną rzecz, wszystko macie rozpisane y, oczywiście w ogłoszeniach na y, Bybicie. To co słuchajcie jest bardzo ważne. Tak jak widzicie, TG 3%, 1% rezerwa, 2% airdrop, więc to nie jest dużo. Może być ciekawie, jeżeli przeanalizujecie sobie tą tokenomię, może być naprawdę dobry wynik. No ale zobaczymy. Zawsze rynek, słuchajcie, weryfikuje takie rzeczy. Natomiast bardzo ważne to jest to, że zaczynamy oczywiście od założenia konta, jeżeli nie macie, robimy KYC, następnie się rejestrujemy i potem jest ten okres snapshotu drugi, 3 marca. I tak jak widzicie tu 13 czasu polskiego będzie I bardzo ważne to jest to, że tym razem tak jak mówiłem nie trzeba mieć ich tokena A tutaj zliczane są nasze wszystkie aktywa na kontach spot i futures tak? Natomiast wyłączona jest opcja earn, opcja launchpool, opcja margin Także jeżeli macie tutaj, ja na przykład mam trochę tokenów, które trzymam na bitgecie Między innymi ich token, między innymi tutaj mam GAINS Także jest kilka pozycji, które sobie tutaj leżą. Oezis również trzymam na BitGecie. To te wszystkie aktywa będą tutaj zrobione, i ja również przelałem sobie trochę stablecoinów na czas tego snapshota. No i oczywiście im słuchajcie, więcej macie tutaj y, tych środków, tym dostajecie więcej losów. Tak jak widzicie powyżej 50 tutaj dolarów to jest tak naprawdę do 300 dolarów to jest jeden los y, 301 do 10012 i tak dalej, i tak dalej, aż do 10 tysięcy dolarów, czyli maksymalnie jeden użytkownik może dostać tutaj 15 losów. Następnie te losy są losowane, a więc jest losowane i losowanie i dostajemy tikety. I uwaga, jeżeli chodzi o użyteczność tutaj tokenu BGB, no to w momencie, kiedy wylosujesz ten tiket, no to płacisz za niego właśnie tymi tokenami, więc trochę tych tokenów trzeba po prostu mieć, żeby potem opłacić te tikety, które uda Wam się wylosować. Wszystko macie również rozpisane, słuchaj, Słuchajcie, na moim Twitterze, także to jest do poczytania. No i zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy jak to wyjdzie i jak tak naprawdę tutaj to się uda. Natomiast myślę, że dobrze wybierają te projekty na Lunchpady i widać, że BitGet się uaktywnił i chce również działać tak jak inne giełdy, na których działa, działamy. Czyli mam tu na myśli po prostu działanie dość systematyczne. To co jest jeszcze ważne, że jeżeli, oczywiście ta cena 002 będzie przeliczona do tokena Bitget, to będzie zrobione 3 godziny przed właśnie wymianą tokenów i każdy wygrany los to jest 250 halo. Życzę wszystkim powodzenia i mam nadzieję, że uda się tutaj zrobić dobry wynik. Oczywiście Bitget nie śpi i mamy kolejny lunchbull, tym razem lunchpool ciekawy, bo ma tokenie, ale w zero, a więc również na tokenie, który jest przynajmniej w moim zainteresowaniu. I teraz, jeżeli ktoś rzeczywiście te tokeny posiada w innym miejscu, no to myślę że na czas tej akcji warto je przenieść tutaj na tego lunchpula natomiast pamiętajcie, że jeżeli na przykład macie Aziro na BitGecie i wrzucicie je na lunchpula, to nie będą Wam się liczyć do lunchpada, o tym trzeba pamiętać, natomiast oczywiście to startuje za 19 godzin, jeżeli chodzi o mnie, ja nie mam jeszcze dużo Aziro nie udało mi się tutaj załadować to yy, gdzieś tam tory, natomiast yy, wrzuciłem kapitał w projekty, które rosły szybciej to jest dla mnie projekt, który będzie w moim portfelu na pewno to już wiem, będzie pozycją długoterminową, więc na spokojnie będę sobie tu skupował, natomiast nie ma tak jak widzicie tutaj nie ma tutaj puli za właśnie aziro a, więc tutaj nie można słuchajcie wrzucić aziro, jest tylko pula za token bgb, także jeżeli wrzucicie, no to oczywiście będzie wam naliczać API oczywiście na poziomie 80%. Tak to wygląda. Lecimy sobie słuchajcie dalej. Tak jak wiecie jedną z pozycji, którą wybrałem do swojego portfela jest pozycja Horde, która wpisuje się tutaj w ten trend LSD i y, gdzieś tam pamiętam, kiedy poznałem ten projekt y, na początku byli na etapie Private Sale'a. Nie udało mi się wbić na privata. Oczywiście teraz przyszła odpowiednia narracja, a więc jakiś czas temu kupiłem y, ten projekt. Jest obecnie zrobione 150% i to jest taki projekt, że nie sprzedałem pozycji ani krótkoterminowej. Ani oczywiście tym bardziej długoterminowej, której nie dotykam, dlatego że tak naprawdę tutaj to, co dobre, ma dopiero przyjść i wcześnie, wcześniejsze wzrosty to, było, to był po prostu hype na tą grupę projektów. Natomiast cały czas mamy bardzo dobrą aktualizację. Tak, jak wiecie, zrobili już soft launch platformy do stakingu ETH, i słuchajcie, oczywiście, myślę, że tutaj niedługo, do dwóch tygodni, będziemy mieli już tutaj zwykły launch, a więc ta platforma będzie działać jak należy, co mnie przynajmniej, słuchajcie, bardzo mocno cieszy. Oczywiście trzeba obserwować, obserwujcie swoje poziomy, obserwujcie cenę, ale to, myślę, będzie taki projekt, który naprawdę może nas ciekawie zaskoczyć. No i oczywiście warto obserwować ten projekt, jeżeli macie go w portfelu, żeby być na bieżąco, możecie sobie już wejść, zobaczyć tutaj jak działa ten soft launch tej platformy, jak to mniej więcej wygląda, jakie jest APR, ile mamy wrzucone ETH, ile osób to, to testuje. Także to wszystko jest jak najbardziej do sprawdzenia. Lecimy sobie słuchajcie dalej. Tak jak wiecie, jakiś czas temu pojawiła się informacja o tym, że są problemy z MyAlgoWallet, także były tam jakieś haki. Sprawdźcie sobie dokładnie, czy macie swoje środki i dam wam tutaj oczywiście do tego do tego tweeta link i jest tutaj pokazane, jest tutaj instrukcja, też jest filmik, wideo wam to dodam, w jaki sposób tutaj przywrócić sobie swój portfel bez konieczności tutaj zmiany, także przez aplikację DeFLY, także myślę, że warto zrobić, warto po prostu to sprawdzić, no bo gdzieś tam niedobrze się zadziało w MyEder Wallet. Oczywiście wszystkie informacje dotyczące tej całej akcji macie bezpośrednio u nich na Twitterze. Natomiast jeżeli chodzi o Algoranda, no to ja oczywiście czekam. Natomiast to, co nadchodzi, to kolejna sesja głosowań. Pamiętajcie, że jeżeli macie tokeny ALGO właśnie wrzucone na governance, no to trzeba głosować. Kto nie głosuje, nie odbiera nagród, jak to napisał Algorand Polska. Także pamiętajcie, słuchajcie, o tym, żeby trzymać się tutaj i po prostu sobie głosować. Oczywiście na głównej stronie governance'a macie również, słuchajcie, odliczanie. Lecimy sobie dalej. Duże, duża informacja dla tokenów RoboHero. Mamy już informację o tym, że ich nft zostały przetransferowane na Ethereum. Tak jak wiecie, RoboHero budowało się na ekosystemie Terra Luna i oczywiście chłopaki tutaj pracują, przenoszą wszystko. Jak wejdziecie na ich Twittera, macie cały tutorial, w jaki sposób tutaj sobie sklijmować posiedzi. Słuchajcie, Ethereum. Ja również mam od nich nft które sobie zakupiłem, nie dostałem, bo zaraz wiele osób powie, mimo że oczywiście na privacie RoboHero również jestem no to tutaj oczywiście trzeba to zrobić i trzeba pilnować tematów pilnujcie swoich projektów, szczególnie jak zmieniają sieć bo większość projektów pracuje i trzeba być na bieżąco, żeby później nie było płaczu, że komuś coś tam się nie udało. Myślę, że warto wskoczyć na Bybita i przyjrzeć się, bo jest nowy konkurs jest prosty quiz, 25 dolarów do odebrania, no i oczywiście to czego my pilnujemy na Bybicie, no to by the votes, by votes, także tego pilnujemy oczywiście głosowanie rusza za jeden dzień, 12 godzin także mamy trzy projekty tutaj oczywiście zasady znacie, im macie więcej tutaj tych tokenów, tym macie więcej losów, a potem dostajemy airdrop tych projektów, plus mamy dodatkowe pule, między innymi od VRA, także myślę, że to może być dobry buy the vote i że uda nam się trochę tutaj dolarów pozyskać z rynku. Dzisiaj oczywiście trwa głosowanie 18 godzin do końca, token Parma, ten token omawiałem Wam wczoraj, nie będę tu przypominał, natomiast ja cały czas buduję swoje portfolio, jeżeli chodzi o token MX, a więc token należący do giełdy Max na razie bardzo Małe alokacje groszowe, mam tego mało, ale też nie kupuję gdzieś tam na FOMO, żeby na siłę te tokeny dostać. Czekam bardziej na korektę na tokenie, i jak będę miał wolne środki, to oczywiście token MX ma być silną pozycją w moim. Portfelu. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście na koniec Daumaker. Przypominam, w weekend robiłem wam film, wczoraj o tym mówiłem, warto myślę, spróbować. Warto, jak się uda dostać jeden ticket na Crypto GPT. To myślę, że będziecie zadowoleni. Także pinujcie też Daumakera, żeby po prostu te, tego tutaj nie przegapić. No i na koniec, słuchajcie, też informacja, mamy już kolejne postępy w projekcie Alaska. W następnym tygodniu pojawi się, pojawi się research na moim kanale tego projektu, zrobiony przez Piotra, z naszej. Ekipy Play to Earn przez Muadiba poznacie projekt myślę dobrze, natomiast mamy już informację, że 18 marca będą mieli presale swoich tokenów właśnie na ten secie, także kto będzie zainteresowany również będzie można tutaj brać tą alokację, dzisiaj szybko, krótko ale przede wszystkim chciałem Wam pokazać trochę o hordzie, chciałem Wam pokazać, bo pytaliście czy sprzedaję, czy nie, więc jeżeli chodzi o mnie na razie na spokojnie do tego podchodzę a jeżeli chodzi o akcje pilnujemy By The Voice, pilnujemy Meksta dzisiaj ostatni dzień, żeby też odebrać bonusy, wszystkie linki macie pod filmem zapraszam do naszej ekipy, jeżeli yy, uważacie, że to co robi jest wartościowe to zawsze dziękuję serdecznie, jeżeli ktoś korzysta z mojego linku, dzięki za uwagę Hej ekipa, pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie.